A może coś się nie uda, a może będzie jeszcze gorzej niż w tym miejscu, w którym jestem teraz? To z pewnością tak się stanie. Czy czujesz to nowe i piękne? Dokładnie teraz zaczyna się w Twoim życiu Twoje marzenia, Twoje pragnienia. Jasne cele, wyznaczone plany. Ty już wiesz, czego chcesz. Ty już wiesz, w którym kierunku pragniesz podążać dalej. Ale czy idziesz w tym kierunku z tym właściwym nastawieniem? Czy odważnie stawiasz kroki na tej nowej drodze? Czy też jeszcze obawy, strachy, niepewności, jakieś negatywne oczekiwania? Blokują Cię na Twojej drodze. A może tych oczekiwań negatywnych, blokad jest tak dużo, że jesteś jeszcze w tym starym miejscu, mimo tego, że już najwyższy czas, by przejść przez ten próg i iść nową drogą. Wiesz, energie negatywne, energie diabła, energie mroku. Zawsze podsuwają strachy i obawy. Ale te strachy i obawy w rzeczywistości mają mało wspólnego z tym, co naprawdę wokół ciebie. One powstają w myślach. Co będzie, jeżeli to się nie uda? Co będzie, jeżeli spotkam taką blokadę? Co będzie, jeżeli takie niebezpieczeństwo czyha za zakrętem? Strachy. Obawy i niepewności mogą spowodować, że już dawno powinnaś być, powinieneś być na Twojej nowej drodze, w szczęściu, spełnieniu, radości, miłości i obfitości, a Ty nadal jesteś w tym punkcie wyjścia. Bo te strachy i obawy blokują jasność Twoich myśli. Te strachy i obawy, często podświadome, mówią, zostań lepiej w tej strefie komfortu, w tym co stare, co już znasz. Bo przecież lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Wręcz odwrotnie, gołąb jest symbolem wolności, lekkości, radości. Spokoju, harmonii, miłości. A szary wróbelek jest symbolem tej codzienności, tej walki o każde nasionko. Dlatego nawet takie przekonania, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, stworzyły istoty mroku po to, abyś siedziała, abyś siedział w tym miejscu. Które jest szare, często niezadowalające, ale znane. Takie znane bagienko, w którym jest w miarę ciepło. No, nie ma tego wszystkiego pięknego co na zewnątrz, ale to znam i wiem, że czuję się w tym w miarę bezpiecznie. A co będzie, jak wyruszę tą nową drogą? Muszę nagle opuścić to moje bagienko, opuścić tą strefę komfortu, opuścić to, co znam, co jest w miarę bezpieczne i wyruszyć może w niebezpieczną podróż. Co czeka tam za kolejnym zakrętem, jak sobie poradzę? I tutaj zaczyna się to, co najważniejsze. To jest Twoja codzienność, w której jesteś. A to jest to, czego pragniesz. I teraz nadchodzi czas, by wyruszyć w dalszą drogę. Tak wskazują siły wyższe, ty wiesz, że zawsze mamy takie momenty odpoczynku, regeneracji, retrospekcji, popatrzenia na to, co było, wyciągnięcia wniosków, przygotowania się, i teraz jest ten moment takiego ostatniego przygotowania, i wkrótce wyruszysz w kolejny etap Twojej drogi. Przechodzisz przez kolejny próg. I w tym momencie o tym, co czeka na Ciebie za tydzień, miesiąc i za rok, decyduje to, co w Twojej głowie. Ty pamiętasz, ta energia maga myśli, słowa, działania. Myśli, które kształtują, słowa, które są jak zaklęcia, i działania, które są ich wynikiem. I tak, gdy jesteś na progu. I masz w sobie te wszystkie obawy, co też czeka na mnie na tej nowej drodze. A może coś się nie uda, a może będzie jeszcze gorzej niż w tym miejscu, w którym jestem teraz? To z pewnością tak się stanie. Bo nasze obawy lubią się materializować, czyli te negatywne scenariusze lubią stać się rzeczywistością, ale również te pozytywne i to jest najpiękniejsze. Najpiękniejsze jest to, że zarówno te negatywne, jak i te pozytywne myśli stają się rzeczywistością. Oczekiwania stają się rzeczywistością. I tu jest ten klucz, ta tajemnica że te wszystkie oczekiwania są w twojej głowie. One nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, one są wynikiem różnych rzeczy, Przeżyć z przeszłości tego, co żeśmy słyszeli od kogoś, co żeśmy widzieli u kogoś, i tworzą się te scenariusze. I teraz możemy tworzyć negatywne scenariusze, co to będzie, jeżeli pójdę w tym kierunku, na pewno to się nie uda. Albo spotka mnie to, to, to i to, co spotkało te i te osoby, albo możemy je zmienić na pozytywne. I z takim pozytywnym oczekiwaniem, wyruszyć w dalszą drogę. Na zasadzie pójdę w tym kierunku i spotka mnie to i, to i to, i to, i to, i to będzie pozytywne, piękne, będę się rozwijać. Będę realizować moje marzenia, moje pragnienia, moje plany. Pójdę drogą mojego powołania, mojej misji, siła wyższa wspiera mnie i będzie mnie wspierać na każdym etapie. Widzisz tą różnicę? Tu jest ten próg, i teraz ktoś przechodzi przez ten próg i ma negatywne oczekiwania? Zdecyduje się na ten krok, ale nie uporządkował tego, co ma w sobie, i te negatywne oczekiwania staną się rzeczywistością, i ta druga osoba, która przechodzi przez ten próg z tym pozytywnym oczekiwaniem, to pozytywne. Stanie się jej rzeczywistością. Ale będzie jeszcze ta trzecia osoba, która w ogóle nie przejdzie przez ten próg, bo dojdzie do wniosku, że w tym szarym bórym i ponurym, ciepłym bagienku, no może nie ma tego, co by chciała. Żyje na takie półgwistka, czyli tylko takie pół półpłomyczka się w niej pali, ale przynajmniej w miarę ma bezpiecznie. I teraz pytanie. Czy przyjmiesz te przesłania od siły wyższej, naszej dzisiejszej 157. ceremonii? Odważysz się przejść przez kolejny próg do kolejnego etapu Twojego życia z pozytywnym nastawieniem? Czy też zdecydujesz się przejść przez ten próg z negatywnym nastawieniem, negatywnym oczekiwaniem? Czy też zostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś? Zwróć uwagę na to, że siły wyższe już wiele, wiele, wiele razy dawały ci różne szanse, i nie wszystkie szanse udało ci się wykorzystać. Mnie również nie udało się wykorzystać wszystkich szans, które stanęły do mojej dyspozycji, bo ja również jestem człowiekiem, również jestem podobnie wychowana w podobnym systemie jak i ty, i miałam w sobie i na pewno mam jeszcze sporo różnych rzeczy do przepracowania. Dlatego tutaj nie ma nic złego w tym, że stórzysz, zostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś, bo to jeszcze nie jest dla ciebie odpowiedni czas. Nie ma w tym nic złego, że przejdziesz przez ten próg z negatywnym oczekiwaniem, coś negatywnego się wydarzy i będzie trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Ale idealnie byłoby przejść przez ten próg, zmienić oczekiwania na pozytywne i z tą energią iść dalej. Bo wtedy masz gwarancję, że w Twoim życiu pojawią się takie rzeczy, jakich oczekujesz, czyli te piękne i pozytywne. No tak, Pani Maria, ale jak zmienić te oczekiwania? To jest bardzo, bardzo proste. Wychodzę z założenia, że już mniej więcej wiesz, czego chcesz w tej dziedzinie, w tej, w tej, w tej, w tej. Czujesz, co jest zgodne z Twoim sercem. Do czego pcha się Twoje serce, rwie się Twoje serce, a co ci nie pasuje, nie odpowiada, co nie jest zgodne z Tobą? Tak mniej więcej, przynajmniej w zarysach wiesz, dobrze, to by było idealne, to wydaje mi się, że byłoby dla mnie spełnieniem, a to zupełnie nie. I teraz, gdy. Masz przejść przez ten próg do tego nowego i pięknego, bo Siła Wyższa mówi, że dokładnie to nowe i piękne. Teraz jest w energii, dlatego warto przejść przez ten próg do tego nowego w, kolejnym, w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach, nie miesiącach, ale. Najpóźniej tygodniach rozpocząć to nowe, bo energia wyższa będzie cię wspierać w tym wzroście, w tym co piękne i pozytywne. To, gdy masz przejść przez ten próg i wyobrażasz sobie, dobrze, moim marzeniem jest rozpocząć nową pracę. Wyobrażam sobie, że. Znajduję nową pracę albo staję się osobą samodzielną, otwieram działalność gospodarczą, i jak powinno to wyglądać? Czyli powolutku napełniasz tą wizję Twoją energią. Dobrze. Wysyłam mój list motywujący tutaj, do tej firmy, na to stanowisko, albo mniej więcej. No, do takiego działu, chciałabym, chciałbym, abym została, został zatrudniony. Jak będzie to wyglądać? Pójdę na tą rozmowę kwalifikacyjną i tutaj już się zaczyna. I odwrotnie, jeżeli decydujesz się na twoją własną działalność, to pierwsze wyobrażenie będzie na zasadzie dobrze, idę do urzędu, zarejestrować moją własną działalność i tutaj w tym momencie już się zaczyna. Gdy zaczynasz, Wyobrażać sobie poszczególne etapy realizacji Twoich marzeń, to już w tym pierwszym wyobrażeniu odczujesz, ach, tu jest jeszcze strach i obawa. I teraz, jak zmienić to na te pozytywne oczekiwania, aby to pozytywne pojawiło się w Twoim życiu? Dzisiaj będzie mnóstwo przykładów. Wysyłam mój list motywujący do tej konkretnej firmy na to konkretne stanowisko. Wyobrażam sobie, jak piszę ten list i wysyłam. I już pojawią się może negatywne oczekiwania. Ach, pewnie tyle osób już wysłało takie listy i może mają lepsze kwalifikacje niż moje. Hmm, a może już za późno na ten list motywujący? A może jest to źle sformułowane? A może w aktualnej sytuacji gospodarczej, finansowej to ogłoszenie już jest nieaktualne? Widzisz, negatywne oczekiwania, takie podświadome, już idą razem z tym listem do tej firmy, gdzie chcesz zdobyć to stanowisko. Siła wyższa mówi: Zanim poczynisz te pierwsze kroki, zmień oczekiwania na pozytywne, czyli zanim wyruszysz tą drogą. Czyli zanim napiszesz ten list, zanim wyślesz ten list, trzeba zmienić oczekiwania. Już wiesz mniej więcej, jakie negatywne oczekiwania pojawiają się w Twojej głowie w tym momencie, gdy chcesz ten list napisać. Piszesz te wszystkie negatywne oczekiwania na białej karcie papieru po lewej stronie, ta lewa strona, strona cienia. Piszesz je po lewej stronie, robisz taką grubą kreskę, i po prawej stronie, tej stronie światła, piszesz to oczekiwanie w formie pozytywnej. Czyli na przykład: Na pewno mnóstwo osób wysłało już takie listy motywacyjne, i mój list będzie niezauważony. Wysyłam mój list w idealnym momencie. Gdy mój list trafi do tej firmy, od razu trafi w odpowiednie dłonie, odpowiedniej osoby zostaną zaproszona zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Kolejne negatywne oczekiwanie. W aktualnej sytuacji gospodarczej z pewnością to ogłoszenie jest już nieaktualne, ponieważ firmy nie mają pieniążków, by zatrudniać nowe osoby. W aktualnej sytuacji ta firma dokładnie potrzebuje mnie, z moją energią, z moją wiedzą, z moim zaangażowaniem, i dokładnie teraz zostanę zatrudniona, zostanę zatrudniony, bo energie będą mnie w tym wspierać. Widzisz, to są zupełnie dwa światy. Jak z tym negatywnym oczekiwaniem można coś pozytywnego przyciągnąć do własnego życia? Naturalnie. Nic nie można przyciągnąć. A z tym pozytywnym jest jakaś szansa, dużo większa, że to piękne i pozytywne się wydarzy, czy w tej firmie, czy w innej. Kolejny przykład własna działalność. Wyobraż sobie, że idziesz do urzędu, składasz papiery. Rejestrujesz Twoją własną działalność, i pierwsze co się pojawi, szczególnie w Polsce, jestem pewna, to będzie taka myśl: czy będę w stanie zapłacić, ZUS. Z pewnością w tych pierwszych miesiącach będą problemy. Nie będę jeszcze miała tylu klientów, tylu klientów, i od razu na początku będzie taki fall start, czyli nie uda mi się wystartować. Jak z takim oczekiwaniem? Osiągnąć sukces. No, raczej jest to niemożliwe, bo wszystkie negatywne oczekiwania prędzej czy później się zmaterializują. Tym bardziej, że jeżeli masz takie negatywne oczekiwanie i pójdziesz do urzędu, otworzysz tą działalność, to cała ta energia tych negatywnych oczekiwań już jest w nazwie Twojej firmy, w numerze NIP, w numerze REGON, to wszystko już jest tam zapisane. I siła wyższa mówi, zanim poczynisz ten pierwszy krok. Do tej, tej, tej czy konkretnej innej sytuacji, wycofaj się i na Twojej białej karcie papieru po lewej stronie zapisz Twoje negatywne oczekiwania i zmienię po prawej stronie na te pozytywne. Czyli to negatywne oczekiwanie zmieniasz na pozytywne. Jutro zarejestruję moją nową firmę. Moja nowa firma jest wypełniona światłem i boską energią. Błogosławieństwem. Klienci czekają na to, co mam do zaoferowania. Co miesiąc będę płacić punktualnie ZUS, a nawet więcej na różne inne ubezpieczenia, jeżeli jest to dla mnie ważne. Widzisz tą różnicę? To jest zupełnie inna energia. I jak myślisz, które oczekiwania będą miały wsparcie od siły wyższej? Naturalnie. I te negatywne, i te pozytywne, bo masz wolną wolę, i jeżeli oczekujesz, że coś negatywnego się wydarzy, to siła wyższa będzie cię wspierać w tym doświadczeniu, by to negatywne się wydarzyło. A jeżeli oczekujesz czegoś pozytywnego, to siła wyższa będzie cię wspierać na tej drodze, by to pozytywne mogło wydarzyć się w twoim życiu. To jest takie proste. Masz wolną wolę i Twoje oczekiwania, to jest taka energia wysłana do wszechświata, która odbija się od tęczowych granic uniwersum i wraca do ciebie w formie materialnej. Siły wyższe wszystko materializują, wszystko to, czego pragniesz. I strach to jest również pragnienie pewnego doświadczenia, bo ładujesz tą energią. Ten strach staje się materialny. Ja wiem, że to tak trudno zaakceptować. Ja również chciałabym, aby tylko te piękne i pozytywne rzeczy materializowały się w naszym życiu, a nie te negatywne. Ale te negatywne również się materializują.